Nazywam się Leszek Nowak. Jestem mieszkańcem Iławy. Tu się urodziłem i wychowałem. Tu kończyłem szkołę podstawową i średnią. Iława jest dla mnie wszystkim. Iława i powiat wyludniają się. Nikt o tym nie mówi. Młodzi ludzie, rodziny emigrują za pracą. Mają dość dziadowskich zarobków. Obowiązkiem burmistrza i rady jest zmiana tej sytuacji. Przez wiele lat mieszkańcy mojego osiedla 30-lecia i miasta byli obrzucani najgorszymi epitetami przez skazanych zakładu karnego w Iławie. Skazani strzelali niejednokrotnie do przechodniów z metalowych śrub czy ostrych przedmiotów. Czy ówczesny pan burmistrz, pan Ptasznik oraz radny mojego osiedla, pan Pankowski, były milicjant, zrobili coś w tym kierunku? Dopiero dolna inicjatywa, która spowodowała, że zawiadomiono dwie ogólnopolskie duże stacje telewizyjne, które zrobiły o tym program, nagłośniły całą sprawę i od tego momentu musiało się coś zmienić. I zmieniło się. Dzisiaj widzimy nowe blendy na oknach cel i w końcu jest cisza i spokój. Musimy wszystkim dzieciom, niezależnie z jakiej ulicy pochodzą, wybudować nowoczesne place zabaw. Nie tandetne imitacje, ale takie, które uczą i rozwijają. Oto przykład placu zabaw z ulicy Jasielskiej. Tu mamy zderzenie dwóch światów. Duży nowy parking, na którym pan burmistrz rozpoczynał swoją kampanię, i szarą rzeczywistość ulicy Jasielskiej, o której i pan burmistrz, i Rada Miasta nie tylko zapomnieli, ale zapomnieli przede wszystkim o ludziach tu mieszkających. Musimy bardzo dokładnie kontrolować wydatki miejskie, inwestycje, przetargi, ich zasadność, bo to są nasze pieniądze. Nie może powstać taki bubel jak galeria jazzowa, która przypomina basen przeciwpożarowy lub przystanek autobusowy dekady Gierka. Jaka polityka dyrekcji szpitala powiatowego w Iławie? Taka i opieka zdrowotna. Brak lekarzy specjalistów. Roczne kolejki. Musimy kontrolować to, co dzieje się w szpitalu. Znać jego przyszłość, jego rozwój, możliwości. Iławianie nie mogą jeździć po Polsce w poszukiwaniu pomocy. W tym budynku w 1945 roku mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa UB, gdzie mordowano i katowano ludzi. Nie ma żadnej tablicy informacyjnej, która mówiłaby o tym fakcie. Dla mieszkańców, dla młodzieży nie może tak być, że takie miejsca nie są upamiętniane. Iława potrzebuje muzeum, które mówiłoby o naszych ziemiach od prehistorii do czasów współczesnych. Jako przykład podam, że wydobyto z jeziora Łódź ponad tysiącletnią, sfotografowano, zbadano, ale trzeba ją było zatopić z braku funduszy na jej ekspozycję i konserwację.